zapraszamy na kolejny odcinek magazynu kulturalnego Alternator. A w nim relacja z Perfo Art Day. Z Katarzyną Ozimek rozmowa o wystawie Ivo Galla w ratuszu Muzeum Częstochowskiego oraz rozmowa z Ireneuszem Kozerą, dyrektorem Filharmonii, o nowych pomysłach i nowych planach Filharmonii. Po raz kolejny spotykamy się w Centrum Promocji Młodych, tym razem przy okazji Perfo Art Day, suplementu do Festiwalu Działań Performatywnych Off-Sceniczny. Z nami Konrad Juściński, Łukasz Trusewicz oraz Paweł Korbus, a przed nami sprzęt, którego używał właśnie Paweł Korbus do swojego działania. Widzowie będą mogli zobaczyć, na czym to działanie polegało, ale Ciebie zapytam o to, dlaczego taki kontakt z widzem. Bo w ostatnim czasie kontakt bezpośredni z ludźmi niż pokazywanie czegoś. Mamy coraz większą trudność z wychodzeniem przed ludzi i robieniem czegoś. A to by było trochę odwrócenie tej sytuacji, bo działałem z kimś bezpośrednio. Sens był w tym kontakcie właśnie. Ja się nie poddałam jeszcze temu masażowi, mam to zamiar zrobić, ale wiem, że Łukasz się poddał. Tak, bardzo przyjemnie, zwłaszcza po wykonanym działaniu. Cały stres jakby ze mnie uszedł dzięki temu. Tak. Po wykonaniu Twojego działania, czym jest zerość? To jest taką odmianą nicości, taką bez jakby jakiejś nadziei zupełnie. A skąd pomysł na zerość? Wiesz co, no nie wiem, to tak jakoś mi samo do głowy takie rzeczy przychodzą. Nie wiem, tak siedziałem i tak zerość napisałem. No i jest zerość. I stwierdziłem, że, znaczy myślałem o tym działaniu, stwierdziłem, że będzie jakby no, pasować do pewnych konstrukcji, które jakby pewnych opisań figur geometrycznych, które są w tym działaniu. No i tak jakby jest. Konrad, wykorzystujesz w swoich działaniach, bo to nie pierwsze, które widziałam, bardzo dużo takich naturalnych środków. Ziemia, tutaj jeszcze dmuchawce. Skąd w ogóle takie pomysły? Zbieram po prostu. Myślę, że też szukam materiałów, które są mi łatwe w dostępie. Ziemia jest wszędzie dookoła. Dmuchawce sezonowo można nazbierać stąd. A jak kleisz te dmuchawce? To tajemnica, tajemnica. A można kupić sobie taki obiekt? Obiekt, tak, oczywiście. Jak Wam się podoba w Częstochowie? Super, naprawdę jestem zachwycony tym miastem. Naprawdę jest bardzo ładnie, są przestronne takie ulice szerokie. No i jakoś tak dużo się chyba dzieje w kulturze, z tego co zauważyłem. Jest jakieś, chyba miasto, tak mi się wydaje, że stawia na tą kulturę, co jest bardzo fajne. No i to sympatyczne to jest. A byłeś już kiedyś w Częstochowie? Nie, to czy byłem kiedyś, że tak powiem, na pielgrzymce, ale to było dawno temu. I teraz, jako dziecko, teraz jako już tam, powiedzmy, dojrzały człowiek, zupełnie na to wszystko inaczej patrzę. I tam właśnie byliśmy dzisiaj w okolicach klasztoru i tam też jakieś jest, jakieś takie obserwatorium przebudowane. No super to wygląda, naprawdę, na jakimś takim europoziomie, nie? Naprawdę, bardzo mi się podoba. No to dziękujemy za te słowa uznania dla naszego miasta. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do Częstochowy częściej. Kilka dni temu w Muzeum Częstochowskim w ratuszu odbyła się wystawa Ivo Gall, artysta teatru. Odbyła się również uroczystość nadania imienia Ivo Galla sali kameralnej Teatru imienia Adama Mickiewicza. Z nami Katarzyna Ozimek, jedna ze współautorek wystawy. Ale tak naprawdę kto był pomysłodawcą tej wystawy? Pomysłodawcą całego projektu przywrócenia Ivo Galla
Częstochowie, bo tak możemy go w skrócie określić, był dr Zbyszek Jędrzejewski. Ponad rok temu, dobry ponad rok temu, przyszedł do Muzeum Częstochowskiego z wstępnym jakby planem, scenariuszem takiej wystawy, która miała się również znaleźć w jego zamierzeniach, oprócz tego, co tutaj już wspomnieliśmy, czyli nadania sali kameralnej Teatru Adama Mickiewicza, właśnie imienia Iwo Gala, jak również zorganizowania konferencji, na której miały się znaleźć w założeniu najwybitniejsze sławy teatrologów polskich. Tutaj w Ratuszu Muzeum Częstochowskiego tę konferencję również udało się zrealizować. Te wszystkie osoby przyjechały do nas tutaj na otwarcie tej wystawy. Piękno królowało i Iwo Gal, artysta teatru. Jak długo właśnie trwa przygotowywanie takiej wystawy? Bo są to zbiory z różnych muzeów, z różnych instytucji. Jak wygląda proces przygotowywania takiej wystawy? Tutaj było działanie dosyć specyficzne. Z jednej strony standardowe poszukiwania eksponatów do takiej wystawy, natomiast było to rzeczywiście duże rozproszenie, bo do projektu zaprosiliśmy 15 instytucji z kraju i w nich wszystkich robiliśmy kwerendy. Iwo Gal był artystą podróżującym. Urodził się w Krakowie i zmarł w Krakowie, ale w międzyczasie był w Wiedniu, w Częstochowie właśnie, w Łodzi, Kaliszu, Gdańsku, Bielsku-Białej i jakby wszystkie instytucje związane z miejscami, w których był dyrektorem, prosiliśmy po prostu o pomoc, czy cokolwiek się zachowało, więc były to po prostu takie detektywistyczne, powiedziałabym, prace. Jakby wstępny taki ramowy scenariusz obejmował część obiektów, które o których wiedzieliśmy, że mogą być w publikacjach jakichś, natomiast te publikacje były często wydane 50 lat temu. Często źródła w tych publikacjach no nie do końca pozwalały mi namierzyć już oryginalny materiał w danej instytucji. Różnie to było. Więc czasami widzieliśmy, że jakieś zdjęcie jest, natomiast nie da się wykorzystać materiału z książki. Potem na wystawie musieliśmy szukać oryginałów. I czasami znajdowało się zupełnie w miejscach, w których się tego nie spodziewaliśmy, mogę powiedzieć. Więc to było odkrycie nawet czasami dla osób pracujących w tych instytucjach, na przykład zdjęcie zespołu z lat 30. z Haliną Galową, żoną Iwo Gala, która go fantastycznie wspierała przez całe jego życie. Przeglądałam materiały pomocnicze w Muzeum Historycznym miasta Krakowa, do którego właśnie jego żona po śmierci Iwo Gala przekazała większość materiału, który się zachował. I znalazło się tam bardzo malutkie zdjęcie, to taka stykówka, praktycznie 2 cm na 1,5. I ja tak się przyglądam i widzę tam nasz teatr częstochowski, front i zespół aktorów właśnie z Haliną Galową. Gdyby ktoś z Częstochowy nie dotarł do tego muzeum, nie przyjrzał się temu, ono nie było opisane, nikt by nie wiedział, że właśnie taka pamiątka bardzo nieliczna z tamtych lat, bo tego naprawdę jest niewiele. W archiwum naszego teatru są zbiory z lat 50. praktycznie. I tylko zachowały się gazety tutaj z Częstochowy, no i Narodowe Archiwum Cyfrowe nas wspiera swoim materiałem, który dawniej publikował w tygodniku ilustrowanym. To nie pierwsza wystawa poświęcona artyście teatru, częstochowskiemu artyście teatru. Skąd u Ciebie takie zainteresowanie teatrem? Ktoś by pomyślał, że pracownik muzeum z teatrem może niekoniecznie ma coś wspólnego, a u Ciebie, tak jak mówię, nie pierwsza to wystawa i domyślam się, że może nie ostatnia. Myślę, że nie ostatnia, natomiast znajdujemy się teraz w specyficznej przestrzeni gabinetu wybitnych częstochowian. Jakby z założenia przypominamy ludzi różnych środowisk, którzy w jakiś zacny sposób odznaczyli się tutaj społecznie, kulturalnie, artystycznie na terenie Częstochowy. I
to był właśnie między innymi trochę zapomniany, mam nadzieję teraz przypominany, Ivo Gall. Wcześniej padł pomysł w kontekście jubileuszy teatru zrobienia wystawy, która przypominała trochę wcześniejsze czasy. Ivo Gall przybył do Częstochowy w 1932 roku, był tutaj do 1935. Jak na ówczesne trudne czasy, kiedy teatry bardzo szybko kończyły swoją działalność, często po kilku miesiącach, i tak był tu bardzo długo. Ale wcześniejsze czasy, kiedy teraz mam 80-lecie jego przybycia tutaj, natomiast wcześniej, 85 lat temu, został założony tutaj pierwszy zespół aktorski. Założył go Jan Otrębski i rocznica tego wydarzenia była też jakby takim pierwszym pretekstem do zrobienia wystawy przypomnienia początków częstochowskiego teatru, zahaczając nawet o XIX wiek. To co, ja życzę Ci kolejnej wystawy dotyczącej wybitnych Częstochowian. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Znajdujemy się w nowo otwartej, tydzień temu dokładnie, 3 października w Filharmonii Częstochowskiej. Z nami dyrektor Ireneusz Kozera. Jak to jest w nowej Filharmonii, w nowym budynku, nowe plany, jakie? Nowy budynek już Państwo widzicie albo zobaczycie. Cieszymy się ogromnie z tego odremontowanego i rozbudowanego budynku. Poprawiły się warunki na salach koncertowych, poprawiły się warunki techniczne na scenie, bardzo poprawiły się warunki socjalne pracowników, zarówno administracji, jak i muzyków. Mają nowe garderoby. Mamy wreszcie salę prób, bardzo ważną ze względu na mobilność dużej sali. Warunki się poprawiły, w związku z powyższym czas na realizację repertuaru. Jesteśmy w trakcie festiwalu Hubermana, który został 3 zainaugurowany. Mamy przed sobą jeszcze 3 koncerty. No i plany na najbliższy okres, mam nadzieję, dość bogate, interesujące dla mieszkańców. Wprowadzamy nowe formy, między innymi koncerty zespołów z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Najbliższy koncert będzie z zespołem Laboratorium, w przyszłym roku z zespołem Raz, Dwa, Trzy. Z okazji Andrzejek będzie występował z naszą orkiestrą, pan Waldemar Malicki. Spróbujemy przygotować propozycję dla odbiorców w takiej koncertowo-artystycznej wersji Zemsty Nietoperza. To jeśli chodzi o działalność orkiestry, bardzo dużą uwagę będziemy przywiązywać, tak jak do tej pory. Będziemy ją cały czas rozszerzać, mam na myśli działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Właśnie dzisiaj niedawno zakończył się koncert dla młodzieży, jutro są kolejne 2. Także program dość bogaty. Mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś dla siebie w tych naszych propozycjach. Odpowiedział Pan już praktycznie na wszystkie przygotowane przeze mnie pytania, ale ponieważ znamy się bardzo długo, pamiętam Pana jeszcze jako dyrektora sprzed 20 chyba lat co najmniej. Jak to jest właśnie wrócić do odnowionej instytucji jako dyrektor na to stanowisko? Ale instytucja odnowiona i przestrzeń wkoło, i wszystko się zmieniło również, i zasady funkcjonowania, rynek kultury nie jest już na pewno tym samym, jaki był 20 lat temu. Instytucja to właściwie dwie rzeczy bardzo ważne. Pierwsze to budynek, o którym już mówiliśmy sporo, a drugie to zespół ludzi, którzy tą instytucję tworzą. Tak się złożyło, że jeszcze pracują tutaj ludzie, którzy pamiętają moją bytność tutaj ponad 20 lat temu. Pamiętają, jak się wówczas pracowało. Mam nadzieję, że te konflikty, które targały Filharmonią przez ostatnie parę lat, przestaną funkcjonować, a skupimy się przede wszystkim na dobrej pracy, w dobrej atmosferze, przygotowując takie propozycje, które dadzą satysfakcję zarówno wykonawcom, jak i odbiorcom. Życzę tego mieszkańcom Częstochowy, czyli sobie i również Panu jako dyrektorowi Filharmonii. Dziękuję serdecznie, bo po to jesteśmy, żeby widzowie, którzy do nas przychodzą, byli zadowoleni,
żeby wychodzili stąd usatysfakcjonowani naszymi propozycjami. Jeśli będzie ich dużo, to i satysfakcja dla nas. Tego życzę. Dziękuję serdecznie bardzo. I zapraszam. Zapraszamy na kolejny program kabaretu Króls. Tym razem nowe, świeże skecze i tylko dla dorosłych. 20 października, godzina 21. Klub muzyczny Stacherczak. Od 21 do 28 października Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprasza na 6. Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych przez Dotyk.